Cześć, mam na imię Elena i pokażę Ci przepis na biszkopt, który zawsze wychodzi. Pięknie wyrasta, nie opada, jest przyjemnie wilgotny w środku, idealnie się go kroi i przekłada różnymi kremami. Na początek bardzo ważna rzecz, czyli jajka. Należy je wyjąć z lodówki na jakieś 5-6 godzin przed planowanym pieczeniem, po to, żeby białka się porządnie ociepliły. Chodzi o to, że białka w pokojowej temperaturze lepiej się ubijają niż te zimne. Należy dobrze, dokładnie oddzielić białka od żółtek, białko umieścić w misie miksera, żółtka w osobnej miseczce i powoli zacząć ubijać na średnich obrotach białka. Po jakichś 2 minutach warto jest już zacząć dodawać cukier. Natomiast ważne jest to, żeby go dodawać partiami. Dzięki temu lepiej się wmiksuje w białka. Następnie partiami, żółtko po żółtku, dodajemy je do naszych ubitych białek. Jak już dodamy ostatnie białko, od razu wyłączamy mikser i zobaczymy, że nasze białka z żółtkiem mają perfekcyjnie blado-żółty kolor. I to jest ten etap, kiedy możemy zacząć dodawać mąkę. Na przemian mąka pszenna z mąką ziemniaczaną. I zasada jest taka, że na jedno jajko przypada 25 g mąki pszennej i 8 g mąki ziemniaczanej. Wszystko dodaję w 3 albo nawet i 4 turach, za każdym razem delikatnie, natomiast dokładnie mieszając. Chodzi o to, żeby nie ubić, nie zbić, nie zniszczyć pęcherzyków powietrza, które się wytworzyły podczas ubijania wcześniej białek. Także miksera już nie używamy, tylko delikatnie mieszam za pomocą szpatułki. Gotowe ciasto przekładam do foremki, której dno jest wyłożone papierem do pieczenia. Ścianki, nie smaruję ścianek żadnym masłem. Chodzi o to, żeby podczas pieczenia biszkopt mógł swobodnie piąć się do góry i ładnie rosnąć. Formuję ciasto delikatnie z góry. Podrzucam też foremką, żeby ładnie ono się osadziło na dnie i wstawiam do piekarnika do 160 stopni i piekę przez 35 minut. Widzisz, że są dwie dziurki na biszkopcie. Po prostu przed wyjęciem sprawdzałam patyczkiem, czy rzeczywiście ciasto się już upiekło. Patyczek powinien być suchy. Kiedy biszkopt przestygnie, za pomocą noża delikatnie odkrajam go od ścianek foremki, zdejmuję obręcz i tak naprawdę jest. Oto i on, pięknie wyrośnięty, nigdzie nie zapadnięty, bardzo przyjemnie wilgotny w środku, idealny biszkopt do przełożenia różnymi kremami. Dokładny przepis znajdziesz też na moim blogu przepisytradycyjne.pl i zapraszam Cię też na mojego Instagrama Lena Gryszko, gdzie publikuję moje różne przepisy. Mam nadzieję, że Ci się podobało.